pewien socjolog o lewicowych poglądach, a więc można, postanowił, że powinno się w kraju zerzeć napięcie pomiędzy klasą wyższą i niższą. Znaczy, tą wyższą trzeba jej nałożyć kaganiec. Ta wyższa klasa to są ci, co tak bardzo dobrze zarabiają, ale tak dobrze, żebyś nie uwierzył. I on założył, że, cytuję, gdy lud zauważy, iż bogaci nie mogą sobie pozwolić absolutnie na wszystko, to poczucie społecznej frustracji, zniechęcenia zmaleje. I zaproponował na przykład, żeby wprowadzić limit na latanie samolotem, do 15 tysięcy kilometrów rocznie. Przekroczyłeś, przekonuje socjolog? No to sorry. No i słuchajcie, internet ciągnie bekę z socjologa. Ej, ty, hej, o, wiecie, jak to tylko internet potrafi. Nie? Ale słuchajcie, społeczną frustrację, niezadowolenie można też zupełnie zlikwidować, mordując bogatych posiadaczy na przykład i zabierając im to bogactwo, i wtedy będzie sprawiedliwie. Ale ten pomysł z limitem na latanie też nie jest głupi. Też nie jest głupi. I ja bym go poszerzył. I na każdego obywatela bym nałożył limit latania samolotem, ale, i tu jest mój, podkreślmy to, mój myk, czyli genialny, znaczy tak jest, jest limit, ale z możliwością odsprzedaży nieprzelatanych kilometrów. Kumacie, nie? Tak jak państwa handlują limitami emisji CO2. Na Allegrze czy eBayu klasa niższa wystawia kilometry i klasa wyższa se kupuje te kilometry, jak chce latać. Nie? Państwa to nic nie kosztuje, biedni sobie nieźle zarobią i wszystkim będzie dobrze, do czego zawsze usilnie dążę, naprawiając otaczający mnie świat. Nie dziękujcie.